serce lizać. Zapraszamy, bardzo smacznie, apetycznie tu jadamy. Palce lizać, gdy potrawa pyszna, łatwa i ciekawa. Łosoś to wspaniała ryba, więc się zawsze w kuchni przyda. Można rzec innymi słowy, jedz łososia, będziesz zdrowy. Łosoś należy do najszlachetniejszych ryb słodkowodnych i morskich. Dlatego też zupa z łososia, choć niezwykle prosta, wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem. Nie ma dania bez cebuli, zwłaszcza pokrojonej w kostkę. Dla odmiany zeszlę ją na roztopione maśle. Do cebuli dodam ziemniaki pokrojone w kostkę. Do garnka wleję teraz bulion. Sos rybny. Dorzucę ziele angielskie i liście laurowe. I przyprawię solą i pieprzem. Całość musi się gotować, aż ziemniaki będą prawie miękkie. Kiedy zupa się gotuje, z tego wspaniałego kawałka łososia usunę skórę. Jeżeli nie ma specjalnego noża do filetowania, trzeba się będzie męczyć innym nożem. Łosoś jest drapieżną rybą. Wyróżniamy 4 jego rodzaje. Europejski, atlantycki, pospolity i szlachetny. Największe okazy łososia dochodzą do 150 cm długości i 50 kg wagi. Najłatwiej można go spotkać w wodach północnego Atlantyku i rzekach Ameryki Północnej. Jest również obecny w naszym Bałtyku, ale grozi mu wyginięcie. No, ziemniaki są już prawie miękkie. W takim razie dodam teraz łososia, pokroję go w taką większą kostkę, aby w czasie gotowania się nie rozpadł. Łosoś jest rybą wędrowną, która w czasie rozrodu przemieszcza się z mórz do rzek. W czasie tej wędrówki łososie nie pobierają pokarmu, kierując się zapachem wody, w której się urodziły. Dodam teraz śmietankę i mleko. Całość musi się pogotować mniej więcej 5 minut. Na końcu posypuję zupę koperkiem.
Klasyczny tatar przygotowuje się z surowej polędwicy wołowej. Inną wersją tej popularnej potrawy może być równie smaczny tatar z wędzonego łososia. Łososia muszę pozbawić skóry i drobno go posiekać. Koneserzy bardzo cenią sobie smak łososia bałtyckiego, który ma charakterystyczną, lekko żółtawą barwę. Niestety jest bardzo rzadko odławiany. Dlatego w polskich sklepach można spotkać częściej łososia norweskiego, który jest hodowany i ma kolor pomarańczowy. Posiekanego łososia przełożę do salaterki. Do łososia dodam posiekane kapary, korniszony i suszone pomidory. Tatar z łososia może mieć różne wersje. Można na przykład łączyć łososia wędzonego na zimno z łososiem wędzonym na ciepło. Można stosować również różne oryginalne dodatki, jak na przykład surowy ogórek czy jabłko. Nieodzownym dodatkiem do każdego tatara, w tym również tatara z łososia, jest cebula. W przypadku tatara z łososia cebula czerwona. Dla zaostrzenia smaku dodam trochę musztardy i odrobinę pieprzu. Nie będę już solił, ponieważ łosoś jest słony. Całość musimy teraz dokładnie wymieszać. Kupując łososia w całości, należy wybierać mniejsze ryby, ponieważ ryby mniejsze są młodsze, a co się z tym wiąże, mają bardziej delikatne mięso i mniej zanieczyszczeń. Skóra powinna być jasna, twarda, nieposzarzała, pozbawiona plam i przebarwień. Moim zdaniem tatar z łososia najlepiej smakuje na pumpernickel. Zachęcam do spożywania mięsa łososia, ponieważ mówi się, że spośród ryb, które są na naszym stole, mięso łososia należy do mięs królewskich, do rybich mięs królewskich. Jest to mięso o szczególnych walorach, szczególnie jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu. Jest to ryba o wysokiej zawartości tłuszczu, ale zawiera również bardzo cenne składniki. Podkreśliłbym tutaj zawartość właśnie kwasów omega-3 i omega-6, a najważniejszą rzeczą jest to, że 100 gram łososia pozwala na praktycznie całkowite zapotrzebowanie na kwasy omega-3 i omega-6. Jeżeli chodzi o kwasy omega-3, one są bardzo cenne w regulacji właśnie w metabolizmie tłuszczu, obniżają zawartość cholesterolu,
obniżają bóle stawów, takie są właśnie też ostatnio informacje, a ponadto jeszcze, jeżeli chodzi o składniki mięsa łososia, to zwracamy uwagę na związki mineralne i tu są dwa związki, jod i potas. I chciałbym podkreślić, że właśnie spożycie 100 gramów mięsa łososia zapewnia pełne pokrycie właśnie na jod i na potas. Palce lizać zapraszamy, bardzo smacznie, apetycznie tu jadamy. Palce lizać, gdy potrawa pyszna, łatwa i ciekawa.